Zatrzymajmy się na chwilę w tej scenie. Shriek dostaje gazetę, w której czyta, że jej ukochany Flatus Cassady otrzymał wyrok śmierci. Zwróćcie uwagę na sam artykuł, został on oczywiście napisany przez Eddie'ego Brocka, ale to co ciekawe, to fakt, iż był on jedynym dziennikarzem, z którym Cletus zgodził się przeprowadzić wywiad. Przewijając na koniec filmu, słyszymy, że Cassady tuż przed dekapitacją przez Venoma mówi: I wanted your friendship. Nie kłamał więc w tym temacie. Być może gdyby Eddie zaprzyjaźnił się z seryjnym mordercą, dzisiaj oglądalibyśmy Venoma i Carnage'a razem wcinających kurczaki? Tego się niestety nie dowiemy, ale dowiemy się, jakie inne detale zostały ukryte w tym filmie. Film rozpoczyna się w 1996 roku ujęciem na, jak zostało to podpisane, zakład poprawczy Saint Estes. W komiksach młody osierodzony Cletus Cassady, czyli gospodarz Carnage'a, trafił do tego zakładu, jednak w komiksach nazwano go Dom Saint Estes dla chłopców. Cassady w komiksach był tam maltretowany przez starszych podopiecznych, aż ostatecznie spalił cały dom. Film szczątkowo trzyma się komiksu, ponieważ jak dowiadujemy się w późniejszych zwierzeniach Cletusa do Eddiego, w filmie młody Cassady również spędził tam dzieciństwo, z tym wyjątkiem, że budynek nosił nazwę Dom Saint Estes dla niechcianych dzieci. W filmie również starsi podopieczni znęcali się nad rudowłosym oraz również nasz Flatus spalił ten dom. Różnica była taka, że w domu nie przebywał sam, a wraz ze Shriek, czyli miłością swojego życia, i to razem z nią spalił całą posiadłość. Chwilę później widzimy scenę, której służby rozdzielają Francis, a.k.a. Shrek oraz Cletusa, i trafia ona do Ravencroft. To kolejne miejsce trzymające się komiksu, jednak ponownie fabuła została zmieniona. W komiksach miejsce to nosiło nazwę Instytut Kryminalistów Obłąkanych, Ravencroft, w którym uwięziony był zarówno Cletus, jak i Shriek. To w tym miejscu w komiksach lekarz, próbując pobrać krew Cassidiego, nieumyślnie uwalnia Carnage'a, który zabija cały personel ośrodka i uwalnia Rudego i Francis. W filmie natomiast to sama Barrison została przeniesiona z Saint Estes do Ravencroft jako nastolatka, aby naukowcy mogli badać i kontrolować jej moce. Cletus uwalniają stamtąd dopiero po tym, jak stał się dzięki Eddiemu hostem dla Carnage'a i uciekł z więzienia. Podczas transportu Francis, detektyw, choć w tamtym momencie chyba jeszcze nie detektyw, Mulligan, postrzelił Shriek, skąd wzięła się jej blizna na lewym oku. Jest to kolejny detal trzymający się wyglądu Barrison z komiksów. Sama klatka, w której uwięziona została Shriek, przypomina bardzo podziemną celę Hannibala Lectera z Milczenia Owiec. Również, podobnie jak Hannibal, krzykaczka lubi dręczyć strażników, którzy przynoszą jej kolację. Zanim przejdziemy do głównej fabuły, naszym oczom ukazuje się logo filmu. Podtytuł, czyli Let There Be Carnage, jest napisany tą samą czcionką, którą mogliśmy zobaczyć w oryginalnym komiksie pod tym samym tytułem. Trafiamy na posterunek policji, gdzie detektyw Mulligan, prawdopodobnie przyszły toksin, wkurza Venoma na tyle, że ten próbuje zjeść jego policyjny móżdżek. Edkowi jednak udaje się siłą zaciągnąć Venoma do damskiej toalety, gdzie, spójrzcie na jego ruchy, złapał mocno Venoma, próbując trzymać go na wysokości twarzy. Kiedy ten wyrywał się z jego rąk, Eddie spanikowanym wzrokiem śledzi jego ruchy, aby ponownie go schwytać. Robi tak tylko po to, aby przypadkiem wkurzona głowa Venoma nie dotarła do końca wysokości kabiny i aby nikt postronny przypadkiem go nie zobaczył. To malutki detal, który pokazuje nam, że twórcy dbają o każdy wizualny szczegół. Przenosimy się kilka kroków dalej, do biura detektywa Mulligana, gdzie na ścianie za nim widzimy list gończy za niejakim L. Larsonem. Eric Larson był znanym artystą Spidermana i Venoma w latach 90. i słynie z tego, że dał Venomowi jego długi, symbiotyczny jęzor. Docieramy do mieszkania Eddiego, gdzie chłopaki kłócą się o jedzenie ludzkich mózgów. Eddie mówi, że są obserwowani przez FBI i nie mogą tego robić, dodając, że jeden z nich musi być odpowiedzialny. Venom odpowiada na to, że Responsibility. It's for the mediocre. Jest to ewidentna uszczypliwość skierowana do Spidermana, a dokładniej do wujka Bena, który twierdził, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Jak widać, Venom ma to kompletnie w dupie. Głodny Venom zmusza Eddiego, aby udali się na szamkę. Wpadają oni do sklepu pani Chen, a nam ukazują się pewne dwa detale. Po pierwsze, w każdym filmie Marvela ukryta jest postać Stana Lee. Czy to jako plakat, czy występował on do śmierci we własnej osobie. W Venom 2 Stana Lee możemy zobaczyć na okładce czasopisma w sklepie pani Chen. Venom nawet swoją macką poprawił opadającą gazetę. Po drugie, bejsbolówka, którą nosi Eddie, z nazwą drużyny Detroit Lions, oraz szara koszulka pod nią, to bezpośrednie nawiązanie do innego Eddiego, a mianowicie do Eddiego Murphy'ego z gliniarza w Beverly Hills. Venom po raz pierwszy pojawił się w komiksie The Amazing Spider-Man numer 252 w 1984 roku jako czarny kostium Spider-Mana. W tym samym roku miała również premiera gliniarza z Beverly Hills, stąd nawiązanie. Venom jako osobna postać, czyli kosmita, pojawił się dopiero w komiksie The Amazing Spider-Man, wydanie 300 w 1988 roku. Poprzez braki czekolady w sklepie pani Chen, chłopaki wybrali się na kurczaki. Po drodze jednak zwisający w powietrzu Eddie odbiera telefon od blondyny i umawiają się na spotkanie. Eddie proponuje jej knajpę, która nazywa się Levanier? Knajpa o takiej nazwie istnieje, lecz znajduje się w południowej Francji, a jeśli tego nie wiecie, to akcja Venoma dzieje się w San Francisco, gdzie takowej knajpy nie ma. Jednak słowo to po francusku oznacza pająk. A jako iż jest to wymyślona nazwa dla wymyślonej restauracji, nie może to być żaden przypadek, a celowe, kolejne i uprzedzam, nie ostatnie nawiązanie do Spidermana, ponieważ Cletus, opisując historię swojego całkowicie normalnego i szczęśliwego dzieciństwa, zabija pająka i go przegryza. To daje nam kolejną szpileczkę wbitą w postać Spidermana, gdyż to Cletus ugryzł pająka, a nie na odwrót jak w przypadku Petera Parkera.
Również Cassidy podczas spotkania z Eddiem gryzie go w rękę, dzięki czemu łączy się z Carnage'em i zdobywa swoje moce. To również nawiązanie do faktu, kiedy to pająk gryzie Petera w rękę, a ten zyskuje supermoce. Po spotkaniu z Ann, Eddie zasuwa w deszczu na swoim Ducati Panigale V4S. Nie jest to przypadek, gdyż w poprzedniej części również mogliśmy zobaczyć Ducati Scrambler Full Throttle oraz Ducati Scrambler 1100 Special. Co jednak ciekawe, to rejestracja tego Panigale, czyli 9Z9954. Nawiązuje ona do komiksu Amazing Fantasy Volume 1, wydanie 15 z 1962 roku. To w tym komiksie po raz pierwszy oficjalnie pojawił się Spider-Man. Jest w tym ukryte dno, o którym dowiadujemy się w scenie po napisach, w której to największy wróg Venoma, czyli właśnie Spider-Man, pojawia się po raz pierwszy w tej serii filmów. Po jakże udanym spotkaniu chłopaków z Cletusem, wracają oni do domu i odbywają poważną rozmowę, analizując swoje zachowania i mówiąc do siebie tak przemyślane argumenty, jak choćby to, iż Eddie twierdzi, że Venom nie dostałby pracy na ziemi nawet przy myciu kibli. No cóż, z takim ryjem trochę ciężko. Natomiast co jest ciekawego w scenie ich walki, to moment, kiedy Eddie uderza Venoma z plaskacza. Spójrzcie, kompletnie nic się nie dzieje. Natomiast kiedy Eddie chwilę później pomógł sobie kaskiem motocyklowym, widzimy, jak zęby Venoma wylatują w powietrze. Jednakże to nic nie zmienia, ponieważ Venom odrasta je sobie w mniej niż sekundę. Ten sam fakt tyczy się uderzenia z dynki Eddiego przez Venoma. Ten złamał mu nos, jednak w ułamku sekundy dzięki swojej mocy zrósł go z powrotem, aby znów móc go złamać. Tę samą sytuację mogliśmy zobaczyć w pierwszej części filmu, kiedy Eddie po zaliczeniu gleby na motocyklu leży cały połamany, natomiast Venom, używając swoich mocy, w kilka sekund przywraca jego ciało do normalności. Ciekawe, czy mając takiego Venoma w sobie, przestałyby mnie boleć plecy. Rudy, nie wiedząc, co nosi w swoim ciele, jest gotowy na śmierć. Jednak po wstrzyknięciu trucizny podczas egzekucji, Carnage blokuje jej dopływ do krwi. W tym momencie Cletus mówi: są to te same słowa, które wypowiedziała druga czarownica w Macbecie Williama Shakespeare'a. Podczas ucieczki Cassidy'ego z więzienia, jeden ze strażników błaga Carnage'a o życie. Przez sekundę widzimy nawet chwilę zawahania w Carnage'u, jednak kiedy strażnik dodał, że ma rodzinę, Cletus bez zawahania i z wielką złością wysyła go do aniołków. Ten szczegół ma w sobie ukryty podtekst. I nie taki podtekst, o jakim myślicie. Cletus, mimo iż zabił swoją matkę oraz babcię, to nie pragnął niczego bardziej niż bliskości i rodziny. Widzimy to nawet w momencie, kiedy na łożu śmierci wyznaje Eddiemu, że jedyne, czego od niego chciał, to przyjaźni. To dlatego, kiedy usłyszał, że strażnik ma rodzinę, zazdrości go zamordował. Wróćmy do mieszkania Eddiego. W samej walce ucierpiało chyba wszystko wewnątrz, jednak powód, dla którego Eddie tak mocno wkurzył się na Venoma, to fakt, iż ten wyrzucił jego ukochany telewizor przez okno. Na drugi dzień widzimy, jak Eddie ogarnia mieszkanie oraz siedzi przed nowym telewizorem. Tuż obok leży karton, na którym widzimy napis Sony Bravia OLED. Nic dziwnego, że Eddie sięgnął po telewizor z firmy Sony, gdyż to oni mają prawa autorskie zarówno do Venoma i Spidermana oraz są dystrybutorami tych filmów. Jakby Sony jeszcze niewystarczająco połechtało sobie ego, to chwilę później detektyw Mulligan rzuca zdaniem: nice TV. Cletusowi udaje się uciec z więzienia, a przerażony detektyw Mulligan wpada do Eddiego, aby go ostrzec. W tym momencie na laptopie w tle możemy zobaczyć stronę Daily Bugle, czyli gazetę, w której zarówno Eddie Brock, jako inny aktor, jak i Peter Parker pracowali w filmach reżyserii Sama Raimiego. W lewym rogu widzimy, że Eddie jest zalogowany na swoje konto, a pod spodem, że znajdujemy się w zakładce poufne. Widzimy tutaj folder Cletusa Cassidy'ego oraz podfoldery takie jak dokumenty, harmonogram Cassidy'ego, artykuły o Cassidym, nagrane wywiady czy podobne sprawy. To Daily Bugle w tamtych filmach stało się katalizatorem dla konfliktu między Eddiem i Peterem, czyli między Venomem i Spider-Manem. Flatus, będąc już hostem dla Carnage'a, jedzie z kradzionym Mustangiem na stację benzynową, aby przez przeciętnego laptopa włamać się do danych Pentagonu w celu poznania lokacji przebywania jego ukochanej, czyli Shreka. Pomijając to całe abstrakcyjne hakerstwo, spójrzcie na odbicie Cletusa w lusterku wstecznym. Mimo iż z zewnątrz my oraz normalni ludzie widzimy go pod ludzką postacią, to on sam siebie w odbiciu widzi jako Carnage'a. Jest to kolejny detal, który pokazuje nam, jak twórcy dbają o szczegóły. Ponieważ przenosząc się do pierwszej części Venoma, widzimy, jak Eddie, będąc dla nas widocznym pod ludzką postacią, sam siebie w odbiciu widzi jako Venoma. Obrażone małżeństwo się rozchodzi, a Venom idzie na kluby się trochę zabawić. Kiedy wypłakuje swoje żale do publiki, obok niego stoi Little Sims. Jest to brytyjsko-nigeryjska raperka, która w tej scenie rapuje piosenkę pod tytułem Venom w wykonaniu Eminema, która została stworzona przez niego specjalnie do pierwszej części filmu. Wracamy do sceny, gdzie rudowłosy za pomocą starego laptopa hakuje rząd Stanów Zjednoczonych. Tuż przed wejściem widzimy plakat Zdobądź swojego nosorożca tutaj. Jest to kolejne nawiązanie do Spidermana, gdyż zarówno w komiksach, jak i chociażby w niesamowitym Spider-Manie 2 widzieliśmy złoczyńcę i przeciwnika Spidermana, czyli Alekseja Sytsewicza, a.k.a. Rhino. O symbiotach warto wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, każdy kolejny potomek danego symbiota jest silniejszy od swojego rodziciela. Po drugie, jedną ze słabości symbiotów jest dźwięk. A więc przenosimy się do finałowej walki. W pewnym momencie wybija równa godzina, co skutkuje biciem wielkiego dzwona. Oba symbioty chowają się wewnątrz swoich hostów, natomiast kiedy Venom już całkowicie zniknął, Carnage dopiero zaczynał się chować.
To pokazuje nam, że potomek Venoma jest od niego silniejszy i bardziej odporny na słabości symbiotów, jak choćby głośne dźwięki. Przez cały film widzimy połączenie fizyczne i psychiczne Cletusa oraz Carnage'a oraz ich powolne rozdzielanie. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Kiedy Shriek używa swojej mocy i rani przy tym Carnage'a, Cletus mówi do niego: "Our wife knows what she's doing." Natomiast kiedy Carnage próbuje zabić Shriek, Cassidy krzyczy: "Take your hands off my wife!" To obrazuje, jak Cletus z czasem zrozumiał, że Carnage nie jest jego przyjacielem i nie służy jemu, tylko go wykorzystuje jako gospodarza, dzięki któremu może żyć. Venom ląduje pod stertą gruzów i poddaje się psychicznie, mówiąc, że nie da rady podnieść się spod tego ciężaru. Jednak w tle słyszymy oraz widzimy w oczach Venoma, że Cassidy i Carnage nie osiągnęli symbiozy, co motywuje Venoma. Jako że Eddie i Venom są zgrani, Venom dostrzegł, że mają jednak jakieś szanse z jego silniejszym potomstwem. Tuż po podniesieniu z gruzów widzimy, jak mięsień Venoma pulsuje, jakby dostał skurczów. To obrazuje nam, że naprawdę był to dla niego ogromny wysiłek fizyczny i gdyby nie ta motywacja pochodząca z kłótni Cassidy'ego i Carnage'a, Venom już by się poddał. Podczas podnoszenia samych gruzów, Venom i Eddie wypowiadają takie słowa: "Together we are the Lethal Protector!" Jest to bezpośrednie nawiązanie do komiksu Lethal Protection z 1993 roku, w którym Spider-Man zawiera rozejm z Eddie Brockiem i przeprowadza się do San Francisco, uznając siebie za antybohatera. Chłopaki wraz z blondyną i jej nowym chłoptasiem uciekają, pozostawiając za sobą detektywa Mulligana, którego oczy zaświeciły się na niebiesko. Detektyw Mulligan to postać, która w komiksach stała się hostem dla potomka Carnage'a, czyli Toxina. Jego oczy oraz wypowiedziane słowa "Monsters" dają nam jasno do zrozumienia, że w trzeciej części Mulligan połączy się z Toxinem. Piosenka lecąca podczas napisów końcowych to Last One Standing, Skylar Grey wraz choćby z Eminemem. Nie jest to nic nowego, ponieważ w napisach końcowych pierwszej części piosenka, którą mogliśmy usłyszeć, to Venom, stworzona również przez Eminema. No i scena po napisach. Rozważając nad tajemnicami Maximiliano w serialu, Venom postanowił pokazać Eddie'emu ułamek wiedzy, jaką posiada na temat całego roju symbiotów. W tym momencie, prawdopodobnie poprzez rzucone przez doktora Strange'a zaklęcie, które nie poszło po jego myśli, wszystkie wersje zarówno Spider-Mana, jak i jego wrogów zostały wciągnięte do MCU na Ziemię 616. To jest naprawdę ważny moment, ponieważ to właśnie teraz Eddie, którego znamy z filmów, poznał postać Petera jako Spider-Mana, gdyż pośród wiedzy Venoma znajdowały się też jego inne wersje z innych wszechświatów, które znały Spider-Mana. To oznacza, że Eddie Brock, jakiego znamy z filmów tworzonych przez Sony, znalazł się w uniwersum MCU. Ale co to dla niego i dla nas oznacza, dowiemy się w trzeciej części Venoma.